Witam wszystkich w kolejnym odcinku gotowania z Azjadeli. Dzisiaj znowu z Pawłem, miłośnikiem i fanem kuchni chińskiej z Syczuanu, tak? Z jednej z prowincji chińskich, która ma moją chyba ukochaną kuchnię. Dość pikantną, dość tłustą, taką od serca, ale nie przesadnie pikantną. Gdybym ją miał porównać z którąś z naszych kuchni, porównałbym z węgierską, czyli ta ostrość miła. Co my tu będziemy mieć? Kurczak? Kurczak gungbao. Gungbao jidin, to jest pełna nazwa tego dania, co można przetłumaczyć jako kostki kurczaka na sposób gongbao. Gongbao z kolei nie jest nazwiskiem, tylko jest tytułem na dworze cesarskim strażnik komnat. Po prostu człowiek, który to danie opracował, który jest łączony z tym daniem w połowie XIX wieku, miał tytuł strażnika cesarskich komnat. Czyli to było danie zrobione przez strażnika, który rzeczywiście te komnaty strzegł wtedy, tak? Nie do samego końca, bo sam ten tytuł jest tytułem, powiedzmy, umownym, tak jak w Polsce podczaszy, który się nie zajmował, czy wielki łowczy niekoniecznie zajmował się łowami. Są to tytuły bardziej honorowe, a już zwłaszcza w XIX wieku, kiedy to danie powstało. To był człowiek, który spędził większość swojego życia na służbie dynastii Qing, ostatniej chińskiej dynastii, i na wieku, powiedzmy, dojrzałym, czy może nawet na starość, został gubernatorem prowincji Syczuan. To ze względu na to, że tam jest gorąco, uznano, że będzie to dobre dla zdrowia. Był przyzwyczajony do zupełnie innej kuchni, ale pokochał kuchnię syczuańską, polubił tą ostrość syczuańską, a żeby było śmieszniej, miał takie swoje przyzwyczajenie, że w tych obfitych mankietach ubrania chińskiego nosił orzeszki ziemne, którymi posypywał wszystkie potrawy. A szczególnie ulubił sobie taką potrawę z kurczaka, bardzo pikantną, którą posypywał orzeszkami, i na jego cześć zostało to w Syczuanie nazwane właśnie gongbao jidin. I my dzisiaj też posypiemy. Oczywiście, nie ma gongbao bez orzeszków ziemnych. To ja idę za kamerę, a ciebie zapraszam do gotowania i pokaż nam to, jak każdy może sobie to zrobić u siebie w domu. Oczywiście. Zaczynamy od marynowania mięsa. Marynaty chińskie są rozumiane nieco inaczej niż w Europie, bo w Europie marynata nadaje smak. Natomiast chińskie marynaty mają na celu przede wszystkim zmiękczyć mięso i uodpornić je na gorący olej. Takie mięso jest muślinowe w konsystencji i nie traci wagi, a nie jest to w żadnym stopniu jakaś chemiczna marynata. Do tego celu używamy skrobi, obojętne jakiej, bo skrobia jest bezsmakowa. W Chinach często to jest skrobia kukurydziana, my używamy skrobi ziemniaczanej, więc dajemy tutaj sobie troszkę tej skrobi. Do tego dajemy odrobinę jajka, teraz woda, niewielka ilość, wody zawsze potem możemy dodać. I w przypadku gongbao dość ważne jest użycie niewielkiej ilości wina Shaoxing, ponieważ nadaje to aromat i dodatkowo zmiękcza. Z czego jest to wino, Paweł? To jest ryżowe, bodajże jeszcze z dodatkiem sorga. Ono samo z siebie nie smakuje zbyt dobrze, natomiast w kuchni czyni cuda. To jest typowe wino kuchenne, zbliżone do wytrawnego sherry. Oczywiście mówię o winie hiszpańskim, nie o wiśniówce. No i teraz to sobie mieszamy. Takie mięso dobrze, jeśli poleży nam kilka minut przed smażeniem. Ono sobie teraz wchłania skrobię i wodę. To jest bardzo, bardzo ważny proces. Jest to taka podstawa, baza sine qua non chińskich dań smażonych mięsnych. Tak samo traktujemy wołowinę, wieprzowinę, baraninę. Oczywiście mówię o szybkim smażeniu, bodaj gotowanych nie musimy tak marynować. I na sam koniec dodajemy troszkę oleju, który chroni powierzchnię mięsa w zetknięciu z gorącą patelnią. No w Chinach byłby to albo arachidowy, albo sojowy.
przy czym arachidowy już, zwłaszcza w wyższych temperaturach, wydziela bardzo przyjemny zapach orzechów. Natomiast sojowy jest praktycznie bezsmakowy. Ja widzę, że mięso wchłania wodę, więc jeszcze mu troszkę pomożemy. Okej, okay, czyli teraz marynowanie będzie trwało 10 minut, tak? Około 10 minut. W tym czasie my sobie zrobimy sos do gongbao. I powiemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Prawdziwe gongbao, pierwotne i takie, jakie zjemy w restauracjach chińskich, składa się tylko z trzech składników. Pomijam przyprawy. Składa się z kurczaka, nasad cebulki dymki zielonych i orzeszków. To jest początek i koniec. Natomiast w warunkach domowych dopuszcza się urozmaicenie tego dania, na przykład kolorową papryką albo bambusem. Ale już na przykład jakieś dodatki typu kukurydza, jakieś mieszanki warzywne, marchewki, to jest już danie fejkowe, sfałszowane, nieprawdziwe. No niestety w naszym kraju jest ciężko zjeść takiego prawdziwego kurczaka gongbao. Ja, powiedzmy troszkę wbrew sobie, ja dodam tej czerwonej papryki, żeby kolor był atrakcyjniejszy. Jest to na granicy dopuszczalności w Chinach. A teraz zrobimy sobie sos. Ponieważ sos jest wieloskładnikowy i musiałbym go robić bardzo szybko w czasie produkcji dania, dlatego ja go sobie zrobię osobno i wtedy nie będę się aż tak stresował. W restauracjach ten sos się robi w bardzo dużych ilościach, on ma dość długą trwałość. To jest coś, nazwijmy to bazą do kurczaka gongbao. Imbir, czosnek. Tutaj użyję bardzo ważnej przyprawy dla gongbao. Kruszonych papryczek chili. W Chinach pewnie użyłbym tego 3 razy więcej. Tutaj używam z umiarem. Oszczędzę żarłoka, bo nie chcemy przepalić żarłokowi podniebienia. Przy czym przyznam się, że ja w domu też nie gotuję takich ekstremalnie ostrych dań. Teraz nasza tajna broń, o której już mówiliśmy kiedyś, a mianowicie pasta doubanjiang, moja ukochana syczuańska przyprawa. Dlaczego akurat ta przyprawa jest dla ciebie tak bliska sercu? Po pierwsze, jest bardzo typową syczuańską przyprawą, produkowaną wyłącznie w Pixian. Po drugie, jest tam bardzo ceniona. Ceniona jest na tyle, że traktowana jest tak jak dobre francuskie czy włoskie wina i sery. Ma apelację. Tylko 5 fabryk ma prawo wytwarzania prawdziwego Pixian doubanjiang. A po trzecie, ma olbrzymią ilość umami, aromatu. Ona w tej chwili już czuć ją w całym pomieszczeniu, w którym gotujemy. Teraz dolewam wody i od tego czasu już nie muszę się stresować tym, że sos się przypalił. I teraz mogę sobie dawkować już na spokojnie przyprawy. O, aż kręci nas w nosach. Oj, tak. Właśnie. Więc tak, odrobina ciemnego sosu sojowego, ale odrobina, daje to bardziej dla koloru. Jasny sos sojowy. Cukier. Niewielka ilość, bo dania syczuańskie nie są słodkie, ale ten cukier nam równoważy smaki. Teraz powinniśmy użyć pasty Tianmianjiang, która jest w Europie zupełnie niedostępna. Oznacza to mniej więcej słodką pastę zbożową. Bardzo podobny smak, chociaż nieco śliwkowy, ma sos hoisin. Dlatego nawet dobrzy chińscy kucharze w Europie zastępują to niewielką, maleńką ilością fermentowanego sosu hoisin. Powoli ten sos zaczyna mieć kolor taki, jak trzeba. Teraz czerwony ocet z Chengqiang, który dodajemy w minimalnej ilości, nie dla kwaśności, ale dla aromatu. On pachnie troszkę, mnie się ten zapach kojarzy, może jeszcze 2 krople, mnie się ten zapach kojarzy z tytoniem fajkowym amfora z czasów mojej młodości. I pewnie zauważyliście, że nie użyłem soli. Dlaczego?
Dlatego, że zarówno sosy sojowe, jak i pasta doubanjiang są bardzo słone. Więc ja tu ten sól pominąłem sobie. Tak, myślę, że to jest wszystko. No i teraz dyskusyjna sprawa. Część chińskich kucharzy uważa, że w tym daniu powinien być pieprz syczuański, część uważa, że nie. Ja pod wpływem kilku moich nauczycieli dodaję tą przyprawę, ten pieprz syczuański. W domu tego nie robię. Skrobia weszła do wody. Skrobia weszła do wody. Zrobiłem tą pastę, taką typową zagęstkę chińską. I teraz bardzo ostrożnie, bo zawsze jest łatwiej dolać, niż potem ujmować. Nadaję temu sosikowi taką konsystencję kisielową, typową dla chińskiej kuchni. Nie za gęstą, ale też nie całkowicie lejącą się. Myślę, że taka jest bardzo dobra. Chodzi o to, żeby ten sos się nam potem zgrabnie osadził na kawałkach mięsa i warzyw. Teraz ten sos sobie przelewam. I teraz po przepłukaniu łoka przystąpię już do właściwego smażenia. Patelnię przepłukałeś, Pawełku, dokładnie? Przepłukałem i teraz smażę mięso. Chwilkę rozgrzewam patelnię. To podczas tej chwilki może jakieś pozdrowienia dla widzów Żarłok TV. Jesteś podobno stałym widzem. Jestem stałym widzem, jestem stałym oglądaczem. Tego oglądam z wielkim zapałem, zwłaszcza odcinki poświęcone kuchni azjatyckiej. No i teraz mam okazję właśnie sam nieśmiało wystawić. Jest nam bardzo miło, ale wracamy już do oleju. Olej. Jest ciekawe, Chińczycy, zwłaszcza w prowincjach północnych, w Syczuanie, nie boją się nadmiaru oleju. Ten olej, jeśli zostanie na talerzu, brzmi to dość logicznie. Chińczycy uważają, jeżeli nie chcesz go jeść, to po prostu zostawisz go na talerzu. Nie musisz go konsumować, jeżeli dbasz o linię, dbasz o... Ale olej sam z siebie, jeżeli nie jest przepalony, nie jest niczym takim niezdrowym. Chwilkę czekamy i możemy mieszać. Tu mu damy maksymalną temperaturę, jest. No, my tu jesteśmy poniekąd skazani na ten palnik elektryczny. Na pewno wszyscy wiecie, że w Chinach jest to buzujący, wręcz głośno gaz, prawda? Dobre są też, w domach używa się palników, pieców węglowych z takim wycięciem, jak u nas dawniej były fajerki w piecach, zwłaszcza na wsi. Daje to możliwość szybszego, bardziej gwałtownego podgrzania łoka i w momencie, kiedy wrzucamy tam jakieś składniki, jakieś mięsa, warzywa, ten olej, ten łok nie tracą temperatury. Na prądzie jest to troszeczkę mniej wygodne, ale z kolei dla początkujących bezpieczniejsze, bo nie przypalą tak łatwo potrawy. I to mięso musimy usmażyć do takiego etapu, żeby straciło różowy kolor. Już widzimy, że prawie traci. Pamiętamy o jednej rzeczy, mianowicie do gongbao używamy mięsa z udek, pokrojonego w kostkę, stąd nazwa jidin, kostka kurczaka. Jest to pokrojone w kostkę. Jeżeli ktoś bardzo lubi piersi, to oczywiście może użyć piersi kurzych, kurczaka, ale danie będzie wtedy takie suchsze i moim zdaniem uboższe w smaku. Teraz przychodzi ten moment, kiedy już kurczak stracił różową barwę i możemy dodać paprykę. Na pewno, tak jak mówiłem, na pewno dodałbym dymkę, bo to jest obowiązkowy składnik. Dodaję też paprykę dla koloru, ale jest to akceptowalne w kuchni domowej, a nie w restauracyjnej. Oczywiście w Chinach. I teraz czekamy sobie. Uwaga, panie Żarłoku, żeby tutaj nie pochlapało nam
I on nam teraz się powoli smaży. Troszkę zbyt powoli, ale za to bezpiecznie. Taki sos, który zrobiłem, który ja nazywam bazą do gongbao. Jeżeli polubicie to danie, to możecie sobie taki sos zrobić w ilości na przykład litra i przechowywać w lodówce kilka miesięcy. I wtedy przygotowanie tego dania jest znacznie krótsze. Nie musicie przy każdej okazji szukać pasty do doubanjiang, chili, czosnku, imbiru świeżego itd. Kilka miesięcy ten sos w lodówce wytrzyma. Jest to potrawa przepyszna, którą można przyrządzać z różnym stopniem ostrości. No, na przykład gongbao w prowincji Hunan, sąsiadującej z Syczuanem, przyrządza się tak ostre, że sami Syczuańczycy mówią, że w Hunanie nie da się tego zjeść. To samo dotyczy zupy ostrokwaśnej i kilku innych dań. To są dania takie troszkę przechodnie, jakby wymienne między Syczuanem a Hunanem. Ale w Hunanie proszek chili wrzuca się kilogramami do potraw. Danie na tym etapie, kurczak jest już usmażony i on jeszcze nam dojdzie w sosie. I teraz wlewamy nasz sos bazę, wcześniej przygotowaną. Nie przejmujemy się, że danie jest troszkę tłuste, bo to nam nadmiar po prostu zostanie na talerzu. Ale to nie jest jakiś niedobry spalony tłuszcz. Pozwalamy się temu chwilkę poddusić, żeby kurczak przesiąkł smakiem. Teraz na sam koniec wrzucamy orzeszki. Chińczycy wrzucają orzeszki w skorupkach brązowych. W tych skorupkach? W łupinach? Nie w łupinach, w tych łupkach. A. Takich skórce brązowej. Akurat dla mnie jest to mniej smaczne, ale dlatego ja używam zwykłych prażonych orzeszków. I to jest koniec. I Paweł, chciałam ci powiedzieć, że to danie gongbao, to było pierwsze danie, które próbowałam na Chinatown. W chińskiej knajpie i rzeczywiście polubiłam ze względu na te orzeszki, ale nie wiem, czy było tak pikantne, bo ja wtedy, to było 25 lat temu, nie miałam jeszcze takiej tolerancji na ostrość. Aha. A ono mi już wtedy smakowało bardzo. No, gongbao należy do Ming Cai, czyli słynnych dań. To są dania, które powstały wprawdzie w jakiejś tam prowincji, mają charakter typowy dla tej prowincji, ale z drugiej strony są tak pyszne i uznane w całych Chinach, że są na różne sposoby przetwarzane w innych prowincjach. No bo właśnie powiedziałeś, więc może być mniej ostre. Tak jak powiedziałem, w Hunanie może być to danie piekielnie ostre. Ostrzejsze niż w Syczuanie, ale na przykład w Pekinie byłoby łagodniejsze. No i podajemy z ryżem, tak? Czyli podajemy to z ryżem. Tu sobie to nałożymy. To ja idę po miseczkę. A ja to danie wykończę w sposób typowy dla kuchni chińskiej, czyli użyję dymki. I skropię kilkoma kropelkami oleju sezamowego. I mamy gongbao jiding, zwany też w jakimś innym dialekcie Kung Pao albo Kong Pao. No, to w Polsce czasami znane jest z kuchni tak zwanych Chińczyków. Tak, bo to Chińczyków, czyli Wietnamczyków, którzy to danie przejęli w 90. latach od chińskich kucharzy, a potem opanowali polski rynek gastronomiczny, ten azjatycki, no i w pewien sposób to naśladują. Natomiast czy te naśladownictwa, no cóż, no ja mam nie najlepszą opinię o tych kurczakach gongbao, gdzie widzimy jakieś mrożonki warzywne, jakieś groszki, siekane marchewki i tak dalej. To nie jest tak, jak powinno to danie wyglądać. Tak jak powiedziałem, już sama ta papryka jest pewnym ustępstwem z mojej strony. To danie możemy zjeść gdzie? Chyba tutaj. Tak, chyba ostatnio tutaj przećwiczyliście w Edo Sushi. Słuchajcie, zapraszamy Edo Fusion tak naprawdę, bo Edo Sushi to mamy sushi bar. Natomiast obok jest restauracja, w której Paweł przeszkolił. Można zjeść wersję oczywiście wegańską również, bo robimy z tofu. Także zapraszamy. Właśnie, jeżeli mogę ci przerwać.
Ja nie wspomniałem o tym, że to danie jest tak wysoko cenione i w świecie, i w Chinach, że jest wersja wegetariańska, bazująca na tofu zamiast kurczaka. Jest wersja wieprzowa, czyli gungbao chuding, kawałki kostki kurczaka. Jest wersja z kalmarami, z krewetkami. I no, to świadczy o tym, jakie to jest pyszne. Tak jak z pad thaiem chyba, nie? Jest to. Myślę, że tak jak tak. Z krewetkami, z kurczakiem, tak, jest po prostu tak. Przerobione na fusion. A ja nie zapomniałam o weganach, ponieważ też bardzo dużo jem z wegańskiej kuchni. Z tofu jest pyszne. Ja nie jestem wegetarianinem, cenię wegetarian, idea jest piękna. Natomiast tofu w wersji gongbao sam dla siebie czasem przyrządzam i ono mnie w pełni zaspokaja. Ta wersja właśnie wegańska. Ciekawa jestem, czy żarłok będzie chciał zjeść, bo on... No, nie przepada za ostrym, ale zobaczymy to zaraz. Myślę, że da radę. Widziałam, że mało dam z tych patyczek. Pachnie w każdym razie tak, że na pewno ma ochotę spróbować. Przepraszam, bo wyżeracie. Ja muszę coś zjeść takiego, wiecie, ale takiego, co... Przygotować ci porcję? Wyżeramy, próbujemy, coś takiego dajcie mi do ręki, wiecie, no, ale coś... co chcesz, miskę chcesz, nie wiem, ryż chcesz, czy chcesz to ja zjeść? Też spróbowałem, no chcę, ja chcę to wszystko. Dobra. Ja chcę to wszystko. To jest pyszne. To jest pyszne, a w następnym odcinku? Chuan latang. Już... Zupa ostrokwaśna. Już niebawem.